w wyniku wzrostu zamożności społeczeństwa i przede wszystkim rozwoju dobrej infrastruktury drogowej, coraz więcej, ale także drogowej, ale także niekoniecznie skierowanej do użytkowników samochodów, ale także do użytkowników przykładowo komunikacji miejskiej. Mamy tutaj taką sytuację, że ludzie chcą się wynosić poza miasto. Trend jest stary, myślę, że w okolicach 100 lat, tak, bo nawet 100 lat temu wraz z rozwojem kolejnictwa w ogóle on się narodził, że ludzie nie chcieli mieszkać w zatłoczonych i zadymionych miastach, tylko chcieli mieszkać poza miastem i mieć jednocześnie szybki dojazd do pracy. W tej chwili ten szybki dojazd do pracy oznacza, że wychodzę z łóżka, robię pralną toaletę, jestem w salonie i już jestem w pracy. Tak wygląda nasza praca w trakcie pandemii, więc ten szybki dojazd do pracy, na którym ludziom zależało przez długi, długi czas, który był motorem rozwoju tak zwanych obwodników miast, został zastąpiony potrzebą szybkiego internetu. Ta infrastruktura w przeciągu ostatnich 20-30 lat mocno się rozbudowała i w tej chwili tak naprawdę tylko 250 000 gospodarstw domowych w ogóle nie posiada internetu, w ogóle nie posiada żadnego dostępu do jakiegokolwiek internetu stacjonarnego. Więc obszar tych białych plam dzięki właśnie nowoczesnym rozbudowom światłowodów, dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej, ale także inwestycjom naszych rodzinnych operatorów, ten obszar białych plam się zmniejszył do mniej więcej 250 000 gospodarstw domowych w skali całej Polski. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że cały czas ponad 3 000 000 gospodarstw domowych w skali całej Polski korzysta z internetu stacjonarnego w technologiach takich zwanych niskich prędkości. Mówimy tutaj o prędkościach poniżej 100 megabitów na sekundę. I nazywamy to trochę w slangu telekomunikacyjnym, że to nie są białe plamy na mapie internetu, ale to są tak zwane szare plamy. I w tej chwili to, co operatorzy, w szczególności infrastrukturalni, robią, to jest podnoszenie nie tylko zakrywanie tych białych plam i serwowanie i budowanie tam internetu szybkiego, ale także przede wszystkim podnoszenie prędkości w tych obszarach, w których dotychczas te prędkości były niewielkie, często znacznie niższe niż to, co była w stanie dostarczyć telefonia komórkowa poprzez łącza mobilne, do prędkości światłowodowych. Jest to zdecydowanie taki trend, który widać i dzięki temu trendowi budowie właśnie światłowodów w lokalizacjach, w których wcześniej był internet stacjonarny, ale był po prostu wolny, łatwiej jest ludziom pracować, przechodzić na pracę zdalną. Ta praca jest po prostu wygodniejsza.